Dzień dobry. Jak ustrzec się przed chorobami, przed większością chorób grzybowych w swoim ogrodzie, w swoim warzywniku? W tym odcinku opowiem Ci, powiem Wam parę wskazówek, na co zwrócić uwagę, jak zabezpieczyć się, aby te choroby wchodziły jak najpóźniej albo wcale. Jeśli jesteście ciekawi, to zapraszam do tego odcinka. Na początku przypominam, że cała wiedza również o zabezpieczaniu przed chorobami, jak sobie z nimi radzić, jest zawarta w mojej książce Amatorska Uprawa Warzyw i Owoców. Zapraszam na stronę www.amatorskauprawa.pl. Naprawdę w atrakcyjnej cenie, takiej ceny jeszcze nie było, więc zapraszam serdecznie w formie papierowej bądź w formie e-booka. I przesłanie dla tych, którzy kupiliście książkę. Zajrzyjcie do niej, przeczytajcie ją, nie zostawiajcie jej na półce. Naprawdę ta wiedza jest z wieloletniego doświadczenia poparta wiedzą naukową. Czytajcie, zapoznawajcie się z tą wiedzą i wykorzystujcie ją w swoich ogrodach, warzywnikach. Zacznę od takich banałów, które są bardzo istotne, żeby te choroby miały trudniej do zagnieżdżenia się w naszych ogrodach. Otóż porządek. Porządek i brak chwastów, czyli pielenie. Grządki mają wyglądać tak, żeby nie było chwastów. Wszystkie chwasty również mogą się przyczyniać do tego, że te choroby grzybowe będą miały łatwiej. Z tego powodu, że jest wilgoć, że jest cień. A niektóre chwasty mogą być tym wczesnym żywicielem chorób grzybowych. Więc pielęgnacja, czystość, porządek, brak chwastów. Dzięki temu mamy też przewiew, na przykład w tunelu. Jeśli macie tunele, szklarnie, to obowiązkowo musi być przewiew, dlatego że jest utrudniona cyrkulacja powietrza w takich tunelach. I bardzo ważna rzecz następna. Nie zamykajcie drzwi w tunelach przez całe lato, przez cały okres, kiedy rosną od, nie wiem, od połowy maja, od początku maja do nawet końca września. Nie zamykajmy drzwi. Jeśli możecie, macie możliwość, to montujcie okienka. To jest dodatkowa wentylacja. W takich tunelach, jeśli tunel ma tylko jedne drzwi, takie tunele foliowe, ja też takie miałem, no to niestety jest trudno, bo nie ma tego przewiewu. Kolejną rzeczą, bardzo oczywistą, to jest usuwanie zmienionych części roślin. Jeśli są liście chore, tutaj akurat nie będę usuwał tych liści, bo one nie są chore, to są oznaki niedoborów, czasami odłączania już tych liści przez rośliny, że nie są potrzebne, ale te części roślin, które już mają oznaki chorób, to musimy je usuwać. To jest też taki etap pielęgnacji i czyszczenia ogrodu z tych już zarażonych jakąś chorobą części roślin. Dlatego, że ilość nagromadzona w swoim ogrodzie właśnie takich już zarażonych, chorych części roślin będzie powodowała szybsze i większe rozprzestrzenianie się tych chorób, szczególnie grzybowych. Kolejną rzeczą to są opryski. Opryski domowe przeciw chorobom grzybowym, na przykład z drożdży. Takie opryski możecie stosować na przykład na ogórki, na choroby grzybowe wszystkie, na pomidory. Tylko te opryski trzeba wykonywać bardzo często i regularnie. Opryski z drożdży na przykład. Po każdym deszczu w ogrodzie musimy takie opryski wykonać, dlatego że ten grzyb zawarty w drożdżach, on ma zasiedlać te nasze rośliny, uniemożliwiając zagnieżdżanie się innych grzybów. Jest też taki środek, jeśli nie chcecie robić z drożdży, można go kupić, taki środek biologiczny do oprysków, nazywa się Polyversum. Warto kupić większe opakowanie i opryskiwać wszystko. Wszystko i szczególnie po każdym deszczu. Jeśli deszcz przyjdzie, to opryskajcie jeszcze raz. Te Polyversum to są takie grzybki, które zjadają te grzyby chorobotwórcze. Więc nie zapobiegawczo, ale już kiedy się nawet te grzyby, te choroby grzybowe pojawiają. Więc Polyversum również jako pierwsza taka broń przeciwko chorobom grzybowym.
kolejnym etapem, no to jest oprysk na przykład miedzianem, ale miedzian stosujemy w różnych okresach. On jest też przeciwko chorobom grzybowym, ale nie jest taki skuteczny jak już środki interwencyjne, kiedy choroby grzybowe się pojawią. Jeśli choroby grzybowe się już pojawią w dużej ilości, na przykład na pomidorach, i będą różne, tylko te choroby musicie zdiagnozować najpierw, już o tym mówię często w swoich filmach, że diagnoza jest podstawą do działania. Nie możemy stosować byle jakiego środka do stosowania przeciwko chorobom i będziemy pryskać, chociaż wiele tych środków ma takie szerokie spektrum działania, ale po co opryskiwać złym środkiem nie na tą chorobę, co mamy. Na przykład jeśli mamy antarknozę pomidora, brunatną plamistość, no to trzeba zastosować jakiś środek dedykowany, interwencyjny, tak samo jak idziecie do lekarza i lekarz przepisuje antybiotyk. Ale to od Was zależy, czy będziecie stosować taki oprysk chemiczny, czy kupicie w sklepie z 15 opryskami, nie wiadomo jakimi, jakieś warzywa, czy zastosujecie swoje 1-2 opryski i może uratujecie swoją plantację, swoje plony. Jak widzicie, tutaj jestem przy swoich pomidorach. Pomidory owocują pięknie. Oznak chorób nie widać. Zresztą widzicie, że mam usunięte liście już od spodu pod pierwszym wykształconym już gronem. Dzięki temu ten przewiew mam zapewniony. Podlewanie czy sposób podlewania ma również wpływ na to, czy choroby grzybowe będą miały łatwiej się zagnieździć u Was, czy nie. Zasada taka ogólna, bardzo ważna, tylko przypominam, że podlewamy wcześnie rano albo późnym wieczorem. Podlewamy nie wtedy, kiedy operuje słońce, kiedy świeci, bo to jest dla roślin niedobre. Oczywiście, że rośliny nie padną od razu, ale lepiej, aby to wykonywać właśnie rano bądź wieczorem. Podlewajcie też nie po liściach, nie polewajcie, tylko podlewajcie. Warto używać na przykład takiej lancy, ja używam, do podlewania właśnie. Dzięki temu nie polewam po liściach, tylko podlewam swoją roślinę. Warto też wspomnieć, że choroby grzybowe, które najczęściej występują w naszych ogrodach, w naszych warzywnikach, potrzebują do życia, do rozmnażania wilgoci, czyli każda pozostałość na liściach, krople rosy, jeśli nie wysychają szybko, kiedy właśnie dużo intensywnie podlewamy i zbyt często w takich tunelach, to i rano przychodzicie i tutaj jest zaparowane, to również zapraszacie te choroby grzybowe. Jeśli zamknięte są tunele, no to już w ogóle ewenement. Potem nie ma się co dziwić, że plantacja, że Wasze uprawy padają. Dobrym pomysłem na przykład przy uprawie ogórków jest uprawa po sznurkach. Zobaczcie, tak jak tutaj mam, przy płocie ogórki się pną do góry i obwiązuje co jakiś czas, ale ta sytuacja powoduje, że jest lepszy przewiew. Gdyby ogórki były, położyły się tak po gruncie, tamta wilgoć byłaby większa. Tutaj jest lepszy przewiew, te liście szybciej wysychają, choć po tej porannej rosie, nocnej rosie, i wtedy te liście, jeśli są suche, to choroby grzybowe tak szybko też nie wchodzą. Więc jeśli możecie, to tak trzeba uprawiać swoje warzywa, aby tej wilgoci nie było na częściach roślinnych, tylko właśnie w glebie, żeby roślina pobierała tą wodę z gleby, ale nie żeby była mokra. Dzięki temu będziecie mieli większą szansę na uniknięcie chorób grzybowych, plus te rzeczy, które mówiłem na początku, i będzie wszystko dobrze. To wszystko. Pozdrawiam, dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia.